Jesteśmy we Friedelsheim, koło Frankfurtu. Przyjechaliśmy po Opla Antare wyszukanego z internetu. 2009 rok. 2 litry diesel, 150 koni. Na 4 koła napęd. Auto zostało przed chwilą sprawdzone czujnikiem lakieru. Nic nie było lakierowane w tym aucie, jest całe w oryginale. Dzwoniliśmy do sprzedającego. 15 minut powinien się zjawić. Auto ma przejechane 170 tysięcy z książkami. Cena jest niska za niego, nawet bardzo niska, no ale niestety nie mogę powiedzieć jaka jest cena, bo klient sobie nie życzy, żeby ujawniać cenę. Jakiś warsztat tutaj ma i pod warsztatem kilka aut do sprzedania. Raczej nic takiego ciekawego nie ma, chyba że ceny ma jakieś ciekawe, jakaś tu kliówka stoi. Skoda Octavia TDI, pewnie dwulitrówka. Nie ma cen napisanych nigdzie. Citroen C5, pewnie diesel, bo benzynę to raczej ciężko znaleźć. Manualna skrzynia biegów, widzę. O, to jest benzyna. Benzyna, czyli też rzadkość. C5 w benzynie, tutaj uszkodzona. Klapa z tyłu. Poza tym nic takiego nie widać. A, klapa z tyłu i tu zderzak przerysowany. Który to rocznik? Mamy 9. Co tu jeszcze ciekawego można zobaczyć? Fox jakiś tam, A-klasa. No poza tym raczej tutaj nic nie widzę takiego do kupienia. Meriva, szukałem taką Meriva, ale w 1.6 benzynie, poliftowa ta jest, przedliftowa, ale też 1.6 benzyna. Co? Siedzenia są dobre w stanie. Tak, no, środek tylko do posprzątania i do przeprania, nie? Posprawdzam tą elektrykę, wiesz? Żadne fotele. Żadne nie. Żadne. Co? Zamarznięte szyby. Nie. To trzeba wymienić. A włączony jest zapłon teraz, czy nie? Minus 300. Patrz, jak to się odłącza to, ale to nie ma, pewnie on stały na pewno.
No. Co? No tak, tak. Jantara została zakupiona. Właśnie została pakowana na lawetę. Mamy z wcześniejszego tygodnia zakup trafika. A teraz zapinamy tylko lawetkę i jedziemy do domu. Najwyższy czas odpocząć. Udało się jeszcze wynegocjować lepszą cenę za tą antarę. Także naprawdę zakup bardzo udany. Troszkę do tyłu, dobra. Jeszcze troszkę. Chyba tyle.